told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Witam was wszystkich serdecznie, moich widzów. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, na moim paluszku jest czerwony znaczek subskrybuj, żeby tam na dole był szary. Dzisiaj będziemy sobie zwiedzać opuszczone gospodarstwo, więc zapraszam was do obejrzenia tego filmu oraz zostawienia łapki w górę, dzwoneczka. Tu gdzieś z boku się wam wyświetla, tutaj, dokładnie tutaj, ile osób nas ogląda bez subskrypcji, a ile z subskrypcją. Tu jest, pojawia się ikonka i do poprzedniego materiału, a teraz przenosimy się w czasie i ogląda i będziemy zwiedzać opuszczone gospodarstwo. Wita Urbex TV, kolejny Urbex opuszczonego gospodarstwa. No i standardowo, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to zostaw coś po sobie. Suba, łapkę w górę. Wszystko jest mile widziane. Oraz tu tak trzeba trochę ostro. A, bo tu są drzwi. I na schody wejście. Mamy porozbijane wszystko. Tak, muszę sobie pod nogi trochę świecić. Przepraszam. Ale wchodzimy na górę. Żeby się... O! Będzie z zejściem. O, będzie, ale będę miał z zejściem problem. Mamy przybudówkę jakąś. Wyjdziemy sobie tutaj. Mamy zostawiony już regał stary. Wchodzimy do pokoju. Szybkie zdjęcie. I każdy krok musi być pewny. Tu mamy pozostałości, jakieś kubki, widelce. Łóżko. Jakieś... O, obraz Matki Boskiej. Tu jakiś właściciel szpargały. Muszę trochę to obejść. Jest pełno butelek po alkoholu. Tu jest dziura. O kujde. Pełno. Od długopisu widzę. Widzę najgorsze, że znowuż rękawiczek nie wziąłem. Tu ktoś już się dobierał do tego, widzę. Niestety. Papierosy klubowe. Tu kolejne szpargały. Segment. Stary segmencik. Tu czyjeś nawet dokumenty są. Muszę to poodpinać, bo nie można zdjęcia zrobić nieraz. Więc... Tu chyba mamy nawet zdjęcie właścicielki. Tak, żeby książki...
możecie zobaczyć, tak żeby twarzy nie było widać. Się śmieję z tego, ale na razie nie chcę. Jeżeli wy wbijecie odpowiednią liczbę subskrypcji, no dobra, drodze powrotnej. O, jakieś medyczne te nawet, żeby nie prześwietlić. Jak ja stąd zejdę? Mamy latarkę starą. Oczywiście. Stary telewizor. Jeden, drugi. Głośniki. Kolejne telewizory. Tak, troszkę jest przygracone. I naprawdę, ja nie wiem, jak krok robić nawet. Niestety. Więc możecie widzieć, jak to wygląda. Kineskop tylko został z telewizora. Wszystko inne powyciągane. To, co już było, można być... To jest odważny człowiek. A, to czemu ja idę pierwszy? To czemu ja idę pierwszy? Jak ja drogi nie znam. No bo wiedzieć jest bezpiecznie. O to chodzi. Tutaj akurat wszędzie. Tak? No zauważyłem to. Wchodząc po nich. Tutaj tu już mamy i kolejne dwa telewizory, jak możecie zobaczyć. I wóz, stary, o kuźde. I stary wózek. Więc chyba nam się czas kończy, bo Michał mówi 20 minut. Więc... Nie? Tylko mówię, żeby pilnuj czasu, bo wiesz, jak ja się rozgadam, to jest tragedia. Ile? Ma tu dużo czasu. Szkoda, że taki kaleka jestem. Zejść było łatwo, ale w ciebie... Uwielbiam takie schody, wiecie? Drodzy widzowie, jak wytraliście do tego momentu, subek, że się odważyłem tu wejść. Albo łapka w górę. Tak, dokładnie. A to wszystko dla was, żebyście wy tego nie musieli robić. Pasta BHP. Tu byliśmy w tym pomieszczeniu? Sklerozę, no. O, to tutaj też jest, kuźwa. Co? Proszę. Chyba nawet radio tam jakieś leży. Dobra, udało się. Więc narażam dla was życie, drodzy widzowie. I się cały pewnie umorusałem. Więc... Więc proszę was. Mamy Pepsi nawet. Nie wiem, czy jest sens wchodzić tutaj. Buteleczki, a wiza nawet mamy, ale nie będę wam ich pokazywał z tego względu, że mogą być dane właścicieli.
Tutaj nic nie ma, jest tak wąsko, że... Szybkie zdjęcie i uciekam stąd. To wiem, co zrobię już teraz. Tu już obeszliśmy. Dobra, to gasimy. Bo czym znaleźć jeszcze... Dobrze, że GoPro jest wodoodporne. A więc... Jeszcze na szybko. Tutaj wyjdziemy. Tak, po twarzy. Po włosach. O, jesteśmy tutaj, co widzieliśmy. To z dołu. Więc sobie pozwolimy tutaj wejść. Bo... A nie, to pudełko leżało. A ja myślałem, że... A ja myślałem, że radio, a to od tego. I się poparzyłem troszeczkę, więc... Nic nie szkodzi, tu jest zamurowane. Stara kierownica. I tutaj beczki. Więc został na mnie... A, się poparzyłem, wiecie? Pomarudzę wam teraz. Nie lubię pokrzyw. Więc mówię wam, tu musieli zwierzęta trzymać, a tu jest karton jakiś. Chociaż dziwi mnie ta zabudowa troszeczkę. O, się poparzyłem. Cały brzuszek. Jeżeli... Mówię wam. Adzia. Kurde. A się rozpadało. Więc sorry, jak będą plamy. Jak będą... Plamy na... Dobra, tak? Idę, wchodzę. O, gdzie jesteś? Okej. O, tutaj nie byliśmy, byliśmy... Chyba został nawet. Ładne. O kurde. Ile pozostałości po właścicielach. I nawet mysz gdzieś tam pobiegła. Pełna streta. Stare okulary. Jaki pokój. Więc poparzyłem się, a weszliśmy tam. I na darmo. Drodzy widzowie. Tu mamy bombki. Pasy samochodowe, opony. Wszystko mnie swędzi teraz. Książkę. O, ładny. Piękny regał. Tutaj do... Już zaraz. Zobaczcie sobie. Nie wiedziałem. To możecie sobie zapauzować film i przeczytać sobie ten list cały. Chociaż mówię, nie wiem czy powinien. Ale to jest jakby ksero list. Coś tu kurde się tam prześwieci. Proszę. Więc wbijajcie do Michała, do najlepszego fotografa na Dolnym Śląsku. I ten, będziecie mogli sobie zobaczyć jego zdjęcia i jego też pracę. Nie wiem, tak by się zarumienie zaraz. A to nieprawdę powiedziałem? Może nie. No, wybacz, mi się twoje zdjęcia bardzo podobają. Więc co, wychodzimy Michał, czy jak? No. No to... Nie, nic nie ma, zaglądałem. No, czyli... Dobra, gasimy. No to jeżeli film wam się podobał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj na kanale i do zobaczenia w następnym urbexie.